Bezsilność, jak mówią, towarzyszy im każdego dnia. Kierowcy mają już dość utrudnień w centrum Katowic. Ruch jest na pewno utrudniony, trzeba jeździć przez objazdy, sprawdzać je regularnie w miarę, żeby dojechać. No, fatalnie. Wszędzie, bo na Ligocie też zamknęli, więc wszystko naraz robią, nie? Także przejazdu nie będzie. A to dopiero początek. Jutro PKP zamykają wiadukt kolejowy nad Mikołowską. Myślę, że to będzie Armagedon, ale tylko dla tych osób, które tutaj jeżdżą. Nie wiem, jakie są objazdy. Kierowcy zamiast Mikołowską pojadą ulicami Francuską i Świętego Jana. Mieszkańcy będą mogli korzystać z przejścia przez ulicę Mikołowską, specjalnie wyznaczoną i zabezpieczoną drogą. Ruch pieszy zostanie wstrzymany dopiero w momencie, w którym rozpocznie się rozbiórka szczęsła wiaduktu. Poważne zmiany także w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Myślę, że nie będzie łatwo, ale musimy jakoś to przetrwać i myślę, że będzie dobrze. Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza zmiany na 50 liniach autobusowych. Część z nich pojedzie objazdem przez Świętego Jana, inne będą miały skrócone trasy. Do przystanków Katowice Plac Andrzeja, Brynów Centrum Przesiadkowe, Katowice Plac Wolności i Katowice Dworzec. Warto zwrócić uwagę na uruchamiane przez nas nowe przystanki. Będą to stanowiska przystankowe na ulicy Skłodowskiej. To będzie przystanek Katowice Skłodowskiej Dworzec. Będzie to stanowisko na ulicy Kopernika. To będzie przystanek Katowice Kopernika Dworzec. I będą to trzy stanowiska nowe na placu Miarki, a w zasadzie w pobliżu placu Miarki, bo na ulicy Kościuszki i na ulicy Jagiellońskiej. Pasażerowie muszą więc liczyć się z opóźnieniami i koniecznością przesiadek na inne linie. Mieć rozkład linii najlepiej w telefonie, tam są wszystkie przystanki wypisane, tak, już te nowe. Z przykrością myślimy o tych utrudnieniach, wiemy, że one są konieczne, ale zamierzamy kontynuować jazdę na rowerze. To będzie przerąbane, no, będzie bardzo źle, no, ale to trzeba w końcu zrobić, nie? Żeby poprawić komunikację między miastami aglomeracji śląskiej. Wątpliwości budzi jednak fakt, że PKP w ciągu zaledwie 3 miesięcy zamyka 6 kluczowych wiaduktów. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Zastanawiam się, dlaczego taki chaos wprowadza się celowo naraz, żeby utrudnić ludziom życie. Koniec utrudnień za 4 lata. Wtedy powinna zakończyć się największa w historii PKP inwestycja za prawie 7 miliardów złotych. Ewa Mirkowska, Aktualności.